Ale umówmy się w ten sposób, ponieważ ja jestem lekarzem pediatrą, ale też jestem lekarzem rodzinnym i spotykam się z moimi kolegami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to już są moi koledzy, to trzeba przyznać, więc spotykam się z nimi nie tylko po to, żeby wygłaszać jakieś informacje płynące z Sejmu, ale spotykam się z nimi po to, żeby mówić o tym, co lekarz powinien powiedzieć pacjentowi. Ponieważ moja praca, a dawno temu zaczynałam swoją pracę, zaczynała się od tego, że pracowałam w zbytym ośrodku wiejskim, bo wtedy po studiach musiałam przyjechać i uczyć się roboty, mając do dyspozycji swoje ręce, stetoskop, oczy i uszy. To nie była wtedy służba zdrowia, w której były tomografy komputerowe, rezonanse magnetyczne. Wtedy lekarz musiał całą swoją wiedzę i całym swoim sercem po pierwsze poświęcić pacjentowi na wysłuchanie tego, co powiedział pacjent, bo pacjent jest skarbnicą wiedzy dla lekarza. Jeśli lekarz potrafi słuchać, to już po kilku zdaniach potrafi wstępnie postawić diagnozę, ponieważ najlepszymi obserwatorami jesteśmy my sami swojego stanu zdrowia, swoich objawów, które się pokazują. Więc ja bym się z Państwem chciała umówić, że chciałabym przyjechać do Was tutaj jeszcze jako lekarz, żeby porozmawiać z Uniwersytetem Trzeciego Wieku na określony temat. Powiedzmy, chciałabym mówić o chorobach układu krążenia, przy okazji wtedy zbadam Wam wszystkim cholesterol, bo posiadam odpowiednią maszynkę, powiem co i jak trzeba się odżywiać. Jeśli mnie posłuchacie, to będziemy mogli się spotykać jeszcze przez długie, długie lata. A teraz zaczynam występować jako marszałek Sejmu, więc muszę powiedzieć o tym, co się w Państwie wydarzyło i dotyczy to oczywiście osób, które są w wieku, ja tego nie nazywam wieku starszym, ja nazywam to w trzecim wieku, bo tak mi się to skojarzyło z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i bardzo mi się to określenie podoba. W związku z tym, że niestety statystyki są bardzo, bardzo niekorzystne, szczególnie statystyki te demograficzne, które mówią z jednej strony powód do radości, bo żyjemy dłużej i tu patrzę w stronę pani, średnia statystyczna życia kobiet w Polsce w tej chwili to 81 lat, tu z przykrością patrzę na panów 73 lata według statystyki, żyjemy dłużej, mniej nas się rodzi, to niestety w roku 2020 ludzi w wieku poprodukcyjnym, czyli tych, którzy już nie pracują zawodowo, będzie ponad 22%. Będzie ponad 20%. O czym to świadczy? To świadczy o tym, że tych młodych ludzi, którzy już wejdą w życie zawodowe, będzie zbyt mało, żeby utrzymać nas, osoby w wieku starszym, w jakiej takiej kondycji finansowej i materialnej. I gdzieś tam w środku nam się rodzi takie poczucie, no przecież kurczę, no całe życie żeśmy pracowali, no to tą starość powinniśmy mieć godną. Więc żeby wykorzystać maksymalnie to, co żeśmy wypracowali, ale też to, co wypracują ludzie młodzi dla nas, to w tej perspektywie w roku 2014-2020 opisane zostało w tak zwanym pierwszym ogólnopolskim wieloletnim programie dotyczącym polityki senioralnej, czyli seniorów, którzy dzisiaj powinni poczuć się podstawą całej polityki społecznej, którą preferuje rząd, opisany w tej dużej księdze. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, bo odkąd pamiętam te dyskusje, a te dyskusje zaczęły się w bardzo, bardzo dawnych czasach, również w polskim parlamencie na temat tego, jak zrobić, żeby nasza starość była zdrowsza, jak zrobić, żeby nasza starość była aktywniejsza, jak zrobić, żebyśmy my w wieku poważnym i starszym mieli takie poczucie, że całe swoje doświadczenie, które posiadamy, przekazali ludziom młodym. I to nie tylko doświadczenie zawodowe, ale to doświadczenie życiowe. Te nawyki, dobre nawyki, które mieliśmy, te przyzwyczajenia, dobre przyzwyczajenia, ten szacunek wreszcie i patriotyzm. Ja mówię nie tylko o patriotyzmie ogólnie do ojczyzny, ale chociażby patriotyzm lokalny. Po to, żeby nasze dzieci, nasi wnukowie widzieli dokładnie, gdzie jest ich miejsce. Żeby nie mieli jednej rzeczy, której ja się bardzo wstydzę, bo ja widzę Polaków za granicą i mam wrażenie, że oni nie potrafią powiedzieć niczego dobrego o tym kraju. A ja wchodzę do tych szpitali, wchodzę do tych urzędów, wchodzę do tych instytucji i wiem, że w moim kraju jest zdecydowanie lepiej. Pojechałam do Izraela, do swojego odpowiednika, ministra zdrowia. Wtedy, kiedy byłam ministrem, to były konsultacje rządowe i on z taką wielką atencją, no przyjechał ktoś z Polski, prawda, mamy kraj w środkowej Europie, mówi, ja tu pani minister pokażę, jakie my tu mamy szpitale, jakie mamy sprzęt.
Zaprowadził mnie oczywiście do swojego klinicznego, czyli najlepszego szpitala. No i pokazuje mi aparaturę. Pokazuje mi rezonans magnetyczny. Ja tak patrzę na ten rezonans i mówię, panie ministrze, zaskoczę pana. U nas w każdym powiatowym szpitalu taki rezonans stoi. I on nie wierzył w te słowa, dopóki nie przyjechał do Polski. Ja mu w tych szpitalach pokazałam tą aparaturę, którą my mamy. Dlaczego? Bo pojęcie o Polsce, pojęcie o polskich szpitalach, pojęcie o polskich lekarzach jest wypracowywane to negatywne przez samych Polaków. Nie wiem dlaczego. My nie mamy powodów do kompleksu, nie mamy też powodów do tego, żeby się wstydzić tego, co się dzieje w kraju. A więc mówmy o tym kraju i o sobie dobrze. Wystawiajmy dobrą wizytówkę i chwalmy się tym, co jest dobre. Ja nie mówię, że wszystko jest dobre. Nie ma takiego kraju, w którym wszystko jest dobrze. Nie ma też powodu do radości w wielu obszarach. To jest wszystko do nadrobienia. Ale tam, gdzie jest ewidentnie dobrze, nie powinniśmy się tego wstydzić. Powinniśmy w sposób oczywisty mówić o swoim kraju jak najlepiej. Postanowiliśmy w związku z tym, żeby skorzystać z waszej mądrości, my parlamentarzyści. No więc 21 stycznia już tego roku, czyli stycznia 2015 roku, decyzją Prezydium Sejmu, będziecie państwo mieli swój Sejm. Będziecie mieli swojego marszałka na ten jeden dzień. Będziecie państwo obradować na tej sali. Będziecie państwo podejmować uchwały. Mało tego, te uchwały, które podejmiecie, będą wiążące dla Prezydium Sejmu i dla posłów. Więc dobrze by było się przygotowywać do tego, łącznie na tych waszych spotkaniach, które będziecie mieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku, po to, żeby mieć jakąś konkretną sprawę wypracowaną chociażby z ziemi mieleckiej i zaprezentować ją na mównicy w formie projektu uchwały czy projektu do przyszłej ustawy, która miałaby dotykać osób w wieku podeszłym. Macie już w tej chwili tak zwane gminne rady senioralne. Ja mam nadzieję, że tam was powołują do tych rad i będę tego z pełną starannością bardzo mocno pilnować, bo tylko ludzie, którzy mają w sobie odrobinę brak wyobraźni, nie będą chcieli skorzystać z waszej mądrości życiowej. Wy tam powinniście być. Mało tego, wy tam nie będziecie tylko i wyłącznie po to, żeby reprezentować swoje środowisko i mówić, co wam się należy. Wy będziecie wykorzystywać tą swoją mądrość życiową, którą nabywaliście przez te lata, do tego, żeby pokazać tym młodym niekiedy samorządowcom i powiedzieć, kochani, ale skoro jest budżet obywatelski, skoro mamy podzielić te pieniądze uczciwie, to może warto by było dzisiaj te pieniądze przeznaczyć na to i na to. Taka jest nasza propozycja. Kiedyś były tak zwane rady mędrców. Starożytna historia opisuje o radach starców, mędrców, gdzie to były siwe głowy, które siedziały i doradzały tym, którzy akurat mieli pełnię władzy, ci, którzy rządzili.